bracia zakonni jako zgromadzenie posiłki spożywali razem. No właśnie, gdzie była jadalnia? A więc, gdzie była jadalnia? Na zamku w Ostródzie jadalnia była na pierwszym piętrze, skrzydło północne, czyli od razu nad kuchnią, bardzo blisko. I tam właśnie dostarczano posiłek do tego naszego słynnego refektarza. Refektarz też pełnił rolę takiej świetlicy. Można było sobie odpocząć po posiłku, można było pograć w szachy, warcaby, triktraka, bakarata, wiemy, że grali sobie. Niektóre bogatsze konwenty, nawet jak wiemy w Malborku, miały na stałe orkiestrantów, czyli muzyczka sobie przygrywała, było fajnie, przyjemnie i wesoło. A więc posiłek zjedzony. Wiemy, że były trzy rodzaje stołów. Dla młodych braci, dla braci oczywiście zaawansowanych w służbie i dla braci podpadniętych. Brat, który... Podpadniętych? Tak, który dostał karę. Czyli taka oślaławka. Taka oślaławka. No i brat ten niestety nie miał tak wytwornego jedzenia. Dawano mu mniej jedzenia i podejrzewam, może takie spożywał posiłki jak służący albo mało tego, jeszcze podlegał karze chłosty niekiedy, także te rzeczy bardzo były przestrzegane. Dyscyplina była. Dyscyplina była, tak, bardzo i też przypominano po fakcie w kapitularzu, kiedy w niedzielę były msze, o ich obowiązkach. A więc to też było bardzo ważne. Część braci było niepiśmiennych, właściwie większość. I zawsze po mszy niedzielnej spotykano się w kapitularzu, czyli tutaj przy kościele na Szkole Południowym, i regułę czytano głośno, żeby pamiętano, co brat zakonny, jakie ma obowiązki wedle zakonu, a także jakie powinien spełniać, żeby nie grzeszyć. Jeśli chodzi o posiłki spożywano w ciszy. Nie wolno było rozmawiać, chyba że, jak mówi reguła, o bardzo ważnych sprawach, które nie wymagały, które trzeba było szybko poinformować, żeby nie zapomnieć, a więc można było po cichu szeptem się odezwać i coś tam powiedzieć. Właśnie podczas posiłku też czytano teksty biblijne. Przeważnie przypowieść o Machabeuszach, którzy to walczyli w powstaniu, czyli coś w rodzaju właśnie tej walki rycerskiej, że w niewielkim składzie, małym składzie można przy pomocy Boga stworzyć wielkie rzeczy. A więc jeszcze umoralniano i wzbogacano taką pewność, że jeżeli Bóg jest z nami, to kto przeciwko nam? Czyli propaganda, indoktrynacja. Propaganda, indoktrynacja jak najbardziej. Jeśli chodzi o spożywanie posiłku, to wszyscy czekali, aż ostatni brat zakonny skończy spożywać posiłek i posiłek był zakończony. Na naszym zamku, w Skrzydle Północnym, też jest jeszcze bardzo ważna rzecz, która pomaga w życiu. Czyli nieistniejące już, a są relikty, gdzie było gdanisko. No właśnie, bo to chciałam zapytać. Potrzeby fizjologiczne. Jak to się odbywało? Gdzie była toaleta? Tak. Potrzeby fizjologiczne są niezbędne dla człowieka. Były główne toalety właśnie w formie gdaniska. Gdanisko było odizolowaną wieżą, a więc pełniła rolę sanitariatu głównego, a także i miejscem obrony. Gdanisko, które było wysunięte do przodu, flankowało całe skrzydło północne, no też z kontrolą na skrzydło zachodnie i na skrzydło wschodnie, a więc pełniło bardzo ważną rolę też i obronną. Bardzo ciekawe, że toaleta, wszystkie toalety w zamkach krzyżackich były posadowione nad fosą. Wszystkie fosy w zamkach krzyżackich posiadały wodę bieżącą, a więc wlot i wylot. A więc wchodziły do fosy, napełniały świeżą wodą i odpływ z nadmiaru, aby ta fosa się nie podnosiła, wypływ z drugiej strony. I ta woda sobie w koło opływała. I już wiemy, że przy zamkach krzyżackich było czysto, schludnie i pachnąco. Bo jeżeli wszelkie fekalia wpadły do fosy,
to szybciutko nurcie zabierał i wyrzucał je do rzeki Drwęcy, a później do jeziora. Także wszystko było tutaj pod kontrolą. Bracia Zakoni właśnie w Gdańskach mieli swoje, no dzisiaj można powiedzieć, takie wygódki. Mhm. Siadał sobie wygodnie, czytał gazetę, no nie, no gazety nie mógł czytać. A też nie umiał czytać. No właśnie, nie umiał czytać, czyli mu się to nie kalkulowało, a więc to potrzebę załatwiał jak najszybciej i udawał się z powrotem do swoich powinności. No właśnie, zawsze było pytanie, ale czym się podcierano? No. A no właśnie, podcierano się liśćmi kapusty. Ciekawe. No tak, tylko że kapusta w średniowieczu była troszeczkę taka inna jak dzisiaj, taka mamy tą naszą kapustę głąbowatą, bardziej tak jak ta kapustka włoska. Mhm. Miało dużo takich, za przeproszeniem, wrąbków, była wilgotna, a więc nie tylko wytarliśmy, podmyliśmy, a sianem pupeczkę dosuszyliśmy, a więc galotę można było podciągnąć i z powrotem udać się do swoich obowiązków. Czysto higienicznie i ekologicznie. Czysto higienicznie i ekologicznie. Oczywiście przy wyjściu z Gdańska stały misy z wodą i wodę i rączki trzeba było wymyć. Dbano już o to. Dbano już o to dlatego, że bracia Zakoni swój początek mają w Jerozolimie, w Ziemi Świętej, a więc mieli kontakt tak naprawdę z muzułmanami, z tą kulturą arabską, a wiemy, kultura arabska bardzo mocno do przodu była w przypadku Europy. A więc lekarstwa, utrzymanie higieny, mycie, utrzymanie właśnie w czystości swojego ciała. Zauważono w Ziemi Świętej, że to owocuje i o to trzeba dbać. I nawet reguły też o tym mówiły, że brat zakonny musi dbać o siebie. Też otrzymując szaty od szatnego, też one podlegały po jakimś tam czasie wymianie, praniu, bo wiemy, że były pranie. Jeżeli całkiem były zniszczone, oddawano i brat zakonny otrzymywał czyste szaty. A powiedz mi, a jak, czy bracia zakonni się myli, albo jak często się myli, czy się kąpali, jak wyglądała ta część taka higieniczna, no jak właśnie to się odbywało, jak często? Czy oni się kąpali, czy oni się myli? Kąpali się często. Dlatego, że nie wiemy dokładnie, ale z każdej podróży brat zakonny czy podróżnik musiał udać się do łaźni. Wiemy, że w części parterowej każdemu zamku, oprócz tej piekarni, browarów, kuchni, spichlerzy, były właśnie łaźnie. Dzisiaj my przyjeżdżamy z podróży, jedziemy samochodem, a więc 2-3-4 godziny, nie ma problemu, nie musimy się umyć, ale jednak wieczorem zawsze chcemy tą toaletę wykonać. Natomiast z podróży konno, wozem, jesteśmy ubrudzeni, strudzeni kurzem, i od razu pierwsze kroki zawsze były kierowane do łaźni. Kąpano się, ubierano i dopiero można było spokojnie udać się do swoich pomieszczeń albo na wizytację do komtura, czy w Malborku do Wielkiego Mistrza, czy w Elblągu do Wielkiego Szpitalnika, czy w Dzierzgoń do Wielkiego Szatnego, czy w Królewcu do Wielkiego Marszałka. Tutaj bycie w łaźni było fajne, bo kąpano się w baliach. Były piece, które posiadały kamienie, zwykłe polne otaczaki, polewano oczywiście je wodą, a więc była para. A więc ciało nie tylko wymyte, ale też poddane parze, otwierało pory. Witki brzozowe, wysmagane ciało, wycierane przez łaziebników, brat był podjęty tam ostro przez łaziebników, powycierany, wykulgany, wymasowany, olejkami nasmarowany, jakimiś maściami też wonnymi. Oczywiście później po tym wszystkim jeszcze schładzał ciało w chłodniejszej wodzie, dopiero później go osuszano, otrzymywał wyprane albo czyste ubranie i z powrotem udawał się do swoich obowiązków. Bardzo ciekawa rzecz oczywiście. Wiemy, że na potrzeby łaźni zapotrzebowano wino. A więc siedzisz sobie spokojnie w jacuzzi, czyli w bali, spożywasz wino reńskie. Klimat jest, bo światło jest wykonane ze świeczek, szczególnie wykonanych z wosku pszczelego, który ładnie daje aromat, ładnie to wygląda. No i niekiedy w tej łaźni się działo
siedziało się pół dnia, a więc widzimy, że ta higiena w przypadku braci zakonnych naprawdę była utrzymana i to w bardzo wysokim stopniu.